No to biorę pianeczkę. Oj, by się przydało, Witusia, umyć trochę, bo paskudzony jest. Po drodze truskawki i wpadłem na genialny pomysł, że sobie zrobię wiosenny koktajl truskawkowy. Jeszcze do tego śmietana i troszkę tylko mleka, bo mleko ogólnie to bez sensu pić. Lepiej śmietanę 30. I believe. Śmietanka. Lejemy. Ale żeby to było troszkę rzadsze, bardziej do picia, to doleję nieco mleczka. Jak kotek. I cyk. I żeby było jednak nieco słodsze, to mam tutaj zamiennik cukru, erytrytol, który wcześniej zmieliłem w puder. A. On się nie wchłania do organizmu, tylko z góry na dół leci, także można śmiało sobie słodzić tym, że specyfikiem, ale nie należy za dużo, bo on leci z góry na dół, tak jak wspomniałem, no i można po prostu nie zdążyć do kibelka. Pyk. Włączam przetwornicę. Działaje? Coś długo. Dobra, działaje. O. I to są dobre rzeczy. Jak smakuje? Jak koktajl truskawkowy. Duszkiem i wydojone. Trochę tylko pozmywać. Dobra, przebieram się, lecę do wody, bo po to tu przyjechałem. Czasu ma mało, godzina 17, a ja jeszcze mam do sprawdzenia kilka jeziorek. A regulator, ten co tutaj jest, on nie działa, on jest zepsuty. Już mi spadł prąd, dlatego w pełnym słońcu nie ładuję. No to mam tu jakiś taki Chińczyk. Gdzieś tutaj miałem tego. No będę musiał na chwilę go zamontować, no. Żeby chociaż coś mi ładowało. A potem kiedyś tam sobie kupię jakiś lepszy MPPT. Jeziorko, jak widzieliście, ładne. Chwilę pochodziłem, przegonił mnie jakiś tam szerszeń. Ale nic ciekawego. Wyszła obrączka srebrna, taka malutka bardzo. Oprócz tego chyba jeszcze jakiś kolczyk mam w kieszeni i kilka grosików. Zmiana miejscowy. No taki badziew jeszcze. No to takie dwie rzeczy, które tu dorwałem. Słońce w pełni, szkoda czasu, lecę dalej. Ja to trochę przeczyściłem. I zaczyna to wyglądać jak złoto. Być może to jest 333, damska obrączka. Trudno powiedzieć. To się nadaje do testów gdzieś u jubilera. I chyba tutaj sobie przyjadę. Okolice Bydgoszczy. No już mam niedaleko w sumie stąd. Tu jest masa jezior dookoła, ale jakoś tutaj. Mięso nie chce. Tak wygląda jeziorko nowe. Jest trochę ludzi jeszcze. Czekam aż się zawiną. Delikatny półmrok. Pianka. Ja idę do wody. Tutaj akurat zaparkowałem w miejscu, gdzie tu jakieś wesela się odbywają. Trochę głośno. Nie wiem, czy będzie korzystnie i komfortowo się tutaj spało. 7 rano. Spać się już nie da. Zrobił się taki piekarnik. Ale i tak zrobiłem myk i się przeparkowałem ze słońca w cień i trochę lepiej się zrobiło. Natomiast tak sobie patrzę na wprost i mam kąpielisko. Ja już wiem, że tam nic nie ma, bo wczoraj wszedłem, znalazłem pierścionek, znalazłem okulary
i kolczyk, pierścionek z jakiś miedziany, no szajs metal, totalny taki szajs, jeszcze wygięty w dodatku był. No i ja biorę po prostu telefon i szukam innego kąpieliska i będę się przemieszczał. Aczkolwiek miejsce, żeby sobie tutaj pourzędować, jest spoko. To jest ten kolczyk, o którym wspominałem, srebrny Tom z bajki Tom i Jerry. To jest ten pierścionek syfiasty. No taki sygnał, nie pamiętam. Taki różny był, bo to jednak był otwarty, bo on tutaj tak działa, że ma jakby regulację. Ale dobra, nieważne, bo to jest po prostu szajs metal. A to są okularki, które chyba tutaj zahaczyłem sitem. Ale komplet, całe. Mokra pianka to takie jakby orzeźwienie. Buty też spoko. Wszystko szybko schnie. Taki bardziej van life pokażę dzisiaj niż wykopki, dlatego że chodzę w piance i nie mam ze sobą na głowę tej opaski, na którą można zamontować kamerę. A zresztą chyba lepiej pokazać efekt poszukiwań, szybko takie jakby podsumowanie z każdego kąpieliska, niż tam po kolei dziobać w tym sicie. Sam nie lubię tego oglądać. Kawusia i zaczynamy dzień. Telefon, szukam sobie miejscówki i dalej do dzieła. Tak to wygląda. Yo man. Tu na noc sobie zarzucam tym kocem na te uchwyty. Tu i tutaj. No i się odgradzam od reszty świata. A tutaj gdzieś miałem budlę. Budlę z wodą. Jest wodzianka. I można kawę sobie robić. Aj. No to jest lipa. Gorąca szklanka, nie ma jak złapać. Za chwilę będę się przemieszczał w inną stronę nad jedno jezioro. Tutaj już jest prawie 30 stopni, już dochodzi upał. Także i tak pewnie wieczorem wejdę gdzieś do wody, bo plaże wszędzie będą oblężone. A teraz już jadę w swoje strony, ale nie tak do końca, bo dwa dni siedziałem w Bydgoszczy i tam kopałem wieczorami, jak dało się wejść, plaża Piecki. Całkiem fajna miejscówka, ale no, w sumie to tam nic ciekawego nie znalazłem. Bardziej odpoczywałem, bo w ciągu dnia przy tych upałach to wszyscy po prostu tłumnie. A dzisiaj jadę gdzieś tam w okolice Chojnic znowu. Bo takie wynalazłem jezioro bardziej na uboczu, w lesie, no to być może nie będzie tam tłumów, będzie możliwe jakieś tam kopanie. Jeśli nie od razu, to przynajmniej za jakieś tam kilka godzin. No to chwilę jeszcze poczekam, aż wyjdą ludzie. Kilka sztuk tylko w wodzie siedzi, także chwila, moment i powinno być czysto. Tymczasem witaminki. I do dzieła. Tu mamy wyjaśnioną sytuację z tą obrączką pseudo, co myślałem, że to może być złoto. No to już następnego dnia zaczęło wyglądać jak złom. Piankę wyjąłem z tego kosza, bo mokra, ale chwila, moment, ona tu będzie sucha. Na tym auta nie zawijam na noc łóżka, bo cały dzień i tak jestem w wodzie, więc jak tylko wychodzę, to od razu prosto do wyra spać, coś tam wypić, zjeść i następny dzień planować. Tam jest to kąpielisko, już widziałem na oko, że są dwa albo trzy. No i tutaj dzisiaj już zostanę, nie chcę mi się już przemieszczać nigdzie, kombinować. Ja się wbijam teraz do auta, może montować ten odcinek, a już z wody zacznę robić kolejny, bo za dużo chyba materiału się już nazbierało. I to strasznie obsyfione po tych wojażach. Jest po 23 czerwca, także zaczęła się już ta gorsza połowa roku.
szybciej zaczyna się robić ciemno, słońce właśnie już zachodzi. To nie jest koniec dla mnie dzisiejszego dnia, bo ja jadę na wykopki i najprawdopodobniej nad jezioro Dobre. Sprawdzić, czy coś w wodzie już zalega. Najpierw myju. Dobrze, że mam zatoki dużo tych drobniaków nazbierane, to akurat na myjnie się przydaje. No, teraz Wituś wygląda tak, jak powinien wyglądać od samego początku tej podróży, bo siara tak uwalonym jeździć. Teraz idę do wody, jezioro Wyspowo, i ten odcinek na tym się zakończy. Tak, odcinek się na tym dzisiaj zakończy, a ewentualne znaleziska, jeżeli będą jakieś sukcesy, to pojawią się już w tym następnym odcinku. Tymczasem zróbcie to. Zasubskrybujcie kanał i piszcie komentarz, bo chyba zapominacie.